Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w Forza Horizon 5. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i witam i cieszę się, że jesteście. Jak tam u was, jak zdrowie, jak samopoczucie? Mam nadzieję, że naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że naprawdę dobrze jest wszystko u was, a tymczasem będziemy sobie jechać do naszej kolejnej miejscóweczki, tym razem Kolos, jak dobrze pamiętam, Kolos, który ma być zakończeniem ulicznego Apexa, tak mi się wydaje. Zobaczymy, w każdym razie zobaczymy. Najpierw tego expa bym zgarnął, o tak. Oh yeah. Tak jest. Dobrze, dobrze. Dobrze. Kolos. Jakie to jest wyzwanie? Wyzwanie pełne zabawy. Kolos. Okej. Okay. Solo oczywiście bym chciał. Jakim samochodem mi polecam jeździć? O Jezu, nie moim. Oho. Niedobrze. A800 tutaj jest. Ford. Dobra, zrobimy tym samochodzikiem. Mam nadzieję, że to tak nie... Nie da nam w kość może bardzo? Gram bez trybu streamera. Jeżeli czasami mój głos jest cichszy albo gorszej jakości, ale w tyle nie ma dźwięku muzyczki ani gry, no to wynika z tego, że prawdopodobnie YouTube wymusił na mnie usunięcie dźwięku muzyki z tła, ale nawet jeżeli nie będę mógł zarabiać na tych filmikach, no to nie o to w tym chodzi w ogóle, żebym zarabiał, ale o to, żeby wam pokazać, co jak się dzieje tutaj na bieżąco, jaka jest muzyka, jaka jest playlista, żebyście się dobrze bawili ze mną. A jeżeli chcielibyście, żeby pieniężnie mnie wesprzeć, to jest opcja wesprzeć obok subskrybuj. Link macie w opisie zresztą też, jeżeli wam się na komórce nie pojawia na przykład obok subskrybuj opcji wesprzyj, no to oczywiście w opisie jest link do zostania wspierającym ptasiakiem. O kurwa. Więc zapraszam serdecznie, bo dzięki temu tak naprawdę dając mi 2 zł miesięcznie opłacacie tyle, ile mogę zarobić od was, jednej osoby oglądającej reklamy, więc hej. To jest taki abonamencik po to, żebyśmy się nie musieli tutaj bawić w reklamy. Oczywiście reklamy są włączone normalnie, ale to głównie dlatego, że YouTube nie pozwala na niewłączanie muzyki. To jeszcze dodatkowo, znaczy nie włączanie, przepraszam, reklam. To jeszcze dodatkowo, jeżeli są jakieś autorskie piosenki innych producentów, to oni po prostu włączają te reklamy na masowo niemalże, nie? Yep. And the best thing about seasonal events? Seasonal rewards. Always fresh. Okej, tylko tyle? Na serio? Nie będzie już nic z Kolosusa? A i to był Kolos, tak? Nie ma Kolosa więcej? Pięć dni. A to się nie widzi jak ukończone. Widzę, że to nigdy się nie kończy? Możliwe. Nie wiem właśnie, nie jestem pewien nawet. Super 7. Nie liczy się jako zakończone, kurde, nie jestem zadowolony z tego. Lubię, jak ta ikonka jednak jest, że jest zakończone, no. No i kurde, tutaj to eliminator to akurat odpuszczam. No tutaj, no jest, patrzcie, to jest zakończone. Goliat, już dawno go nie ma. Aha, tu są jakieś inne. Ukończ Kolosa. O Jezu, tu jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. You're making incredible progress and everything is reflected here. Why don't you have a look around and decide what you want to do next?
If you want, you can pin any of these challenges to your dashboard to track your progress. O Jezu, tu jest tyle rzeczy, naprawdę? Łoluju, złoty. Łatwo tu nie będzie w takim razie. No to co mogę zrobić? Idziemy teraz do Super 7. To jest społeczność, o fucking, tylko nie społeczność. Kurwa, wszystko tylko nie społeczność. O Jezu. Tylko by się udała ta wścibska społeczność. Czy to Apexa ma na Marksa? A ten Street Scene? A maraton też zrobiliśmy. Ale punktów mi brakuje teraz. Ała! To teraz jedziemy wykonać po prostu... Teraz wyścig idziemy porobić, także wbić poziomy. I dokąd pojedziemy? Po pierwsze... Fajnie byłoby zdobyć ten punkt. Tam właśnie pojedziemy. Ale nie ten samochód. Ej, mordeczki, ja nie lubię, jak ta gra wymusza na mnie, że mam inne samochody teraz. A najgorsze jest to... A ja wiem, po co to robi, żeby to nie wczytywać drugi raz, ale... Jak dostarcz mi ten samochód? To bez sensu, jakbyś mi miał nie dostarczyć. Ale ty mi się lepiej jeździ po prostu. To jest mój samochodzik. Ja go rozumiem, on mnie rozumie. To jest mój Pikachu, a jestem jego Ashem Ketchupem. Naprawdę w polskim dubbingu mówią, raz powiedzieli ketchup. Serio. Raz co najmniej. W sensie, no... Przy pierwszym spotkaniu i prezentacji no, powiedzieli ketchup. No jestem kurwa w szur. Sprawdzałem 3 razy. Ketchup normalnie. Ale to, ale akurat polski dubbing Pokémonów, tak bym powiedział, no... Memiczny bardzo jest. Raz mówią Misty, raz Misty. Różnie, no. Tak czytałem, jak trafi. Tutaj było. To jest dużo z rzędu tych wszystkich XP, więc pozbierajmy je. Tak właśnie czułem, że to nie będzie już na trasie. Gdzie ty masz tą... A tu stoi, dobra. Aha, czy tu nie ma pieniędzy, tylko XP jest. Czyli o 200 jest plansz XP, a 50 jest do fast travelu. Okej, dobra, sorry, mój błąd. Tam jakiegoś powodu uparłem się, że część znaków daje pieniądze, ale to nie jest prawda. Pieniądze dają losowania z doświadczenia. Rzeczywiście, jest tak. Jest tutaj? Dobra. Chcemy jechać. Okej, no spokojnie, bo tutaj może być wszędzie. A jest, w wodzie. Trochę pozbieramy tych znaków, też będzie dobrze. O, tam jest dużo ich, ale to chyba wszystkie zebrane są, co nie? A, zebrane są, czyli ten do zebrania został i ten do zebrania. A później wyścig. Okej, możemy to dziabnąć. W sumie, czemu nie?
Au. Gdzie on to pocho... Okej, widzę. Hehehehe. 4 na 50 zebrane. Ała. Samochód nie jest najlepszy, żeby jeździć przełajowo, ale... No mówię, lubię go. Następny poziom za 2,250. Tutaj nie ma, 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 tutaj nie ma. Tam jest wyścig, dobra. Ale wyścigu nie robimy, dobra, kij. Na razie z kij wyścigami. Idziemy zbierać te tabliczki z XP. Zbieram trochę poziomu, zobaczmy, co się podzieje. Bardzo przyjemnie mi się po prostu jeździ, nie chcę teraz mi się ścigać z nimi. Kiedy indziej zrobię. Dobra, dokąd teraz jedziemy? Tu będzie XP do zrobienia. Tam w ogóle jest taki rejon, w którym ja nie jechałem za bardzo. Dostaję tą drogę dziabnę, jak już tu jestem. To było zaliczone jako odkryte drogi. Zresztą jest jakaś rzecz tutaj. Nie wiem, na ile dróg jest do odkrycia, muszę zobaczyć. Jak teraz odkryję tą drogę całości, zobaczę ile. Ile dróg na ile dróg. Przejechane drogi. 283 na 578. Jezu, ile tego jeszcze jest? Raptor. To, że można w ogóle w tej grze jeździć przepisowo, to jest zadziwiające. I ta gra cię tak nagradza, że o, czysta jazda, dobrze. In 200 meters, turn right. Turn right. In 400 meters. Turn right. Turn right. Dobra, gdzie jest ten znaczek? Jest, 3000 expa. Trzymajmy się tej drogi przy krawędzi, tam jest sporo rzeczy do zrobienia. Tam jechał tu bardziej. Tędy bardziej czy tędy? Tu XP też będzie ok. Jezus, nic nie widzę.
Dobra, nie zabijmy się tutaj, okej? Okay? Nie o to tu chodzi. Zdobyć tutaj kartę XP, to jest najważniejsze. Ała, 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 odwróć się. O! Dzięki. Dobra, teraz lecimy po fast travel. Nice. Zresztą fast travel później nam przyspieszy podróżowanie po mapie. Zresztą podobno jak rozbijemy wszystkie fast travele, to powinniśmy mieć za darmo fast travel, więc hej. Zadziabnąć. Samo jeżdżenie po tej mapie jest mega relaksujące. Też jest XP po drugiej stronie. Kurde, no fajnie byłoby wziąć oba, no. Ale zgubię trop wtedy. O, dobra, jest. Tablice PD. 200 jest. O Jezus. O mordo. Jest, nie będę kłamał. Dobrze. Tak tam przy trasie. Naprawdę tu nie rozbiłem fast travelu? W tym miejscu? Zrobiłem wyścig, nie zrobiłem fast travelu? Ale przypał. To było niedopatrzenie. Chyba, że one się pojawiły dopiero. Kurde, to też nie zrobiłem, po drugiej stronie też nie. Dziwne, aż naprawdę. Czułem, że tą trasę już przejechałem, patrzcie na minimapę, tam już byłem. Może wyjście jakieś robiłem i nie było wtedy. O kurde, gdzie on jest? Ej, mogłem go przeoczyć, nie będę kłamał. Dobrze. Na dole chyba jest, co? Thank you.
Jest, dobra. Samochody mogą pływać. Pewnie tu nie ma zbyt takich głębokich wód, więc no nie jest źle. I teraz jak jedziemy? Kurde, w teorii byśmy chcieli się aż tam dostać. Jechać mniej więcej jak oni nam każą. Tak, dobrze jadę? Mniej więcej jeszcze w prawo jeden. Co jest tam przed nami? XP. Ja bym chciał jeszcze... O, tamten. Tak, tamten bym chciał zdobyć. Tam na rondzie coś było. Fuck, tam na rondzie coś było. Nie zebrałem tam. Za nami zaraz. Fuck. Kurwa, już tu przyjeżdżam i jeszcze zostawiłem takie... Tak to jest, jak się patrzy przed siebie, a nie patrzy się, co jest zaraz ten, co zaraz jest pod twoimi nogami. Dobra. Fast travel. Dobra, jadę do niego. Czy tamten za nim też warto zrobić? Nie, to już z powrotem zrobimy. Tak, to już zrobimy z powrotem i później pojedziemy tam. Tak! Ale super, jestem zadowolony. Dobrze. Pewnie jakbym to lepiej zaplanował, to bym jeszcze przy okazji drogi podkrywał, no ale akurat to skrywanie dróg to jest coś, co chyba nie zrobię. Chyba, że zrobię wszystko, co będę chciał w tej grze i zobaczę, że o, brakuje mi tu. No to już tak będzie dużo strasznie, kurwa. 100 dróg to jest strasznie w chuj dużo. Co najmniej 50, 40. Powiem sobie, okej, dobra, to pojeżdżę jeszcze. A jak już mam już teraz zacząć specjalnie jeździć, to nie. Kurwa, to jest ten na domu, co nie? Nie. Ten jest. O nie! Chyba na streamie tu byłem. Utknąłem na skalę u góry. Fuck, no przyjechałem jakimś małym samochodzikiem, znaczy nisko podwoziłem samochodzikiem. Weź to teraz mordo zbierz. Oh yeah. No i mamy to. Dobra, i teraz tak. W lewo na w prawo i w lewo maksymalnie. Najpierw w prawo. Gdzie jest ten znak? No, mordo. A, jest, dobra. Dobra, i teraz jedziemy w tamtą stronę.
Nie, tu będzie za mało przewijania. No chodź, mordo. Jak działa fast travel? Biegłość. Jest takie coś jak biegłość. What the heck? Dostępne punkty 39? Wow. You have just unlocked a permanent perk. This applies a permanent bonus to this car. O Jezu. Dwadzieścia pięć? Pięćdziesiąt kosztuje. Oh, wow. Turn around when it is safe to do so. Dobra, udało się. Katastrofa. Jeszcze nie? No teraz tam jedziemy. Tak jest, fast travel. Broni potrafię używać, ale dowiem się. A raz i tak sprawia mi frajdę samo jeżdżenie po tej mapie, więc... Nie chcę używać fast travelu, bo zresztą ja bym nie odkrywał w ogóle map, więc... O nie. A jak na tego mam wskoczyć? O kurwa. Mogę te słupki rozwalić, żeby się zapadło? Jeżeli nie, to tak średnio bym powiedział. To widzę. To będzie mój nemezis, widzę. Bo jak tam wjechać? Nie ma nigdzie do wskoczenia, jak to... Co ja mam zrobić? Jak ja mam szybko jechać, żeby tu wyskoczyć? Nie wiem. Kurde, no szkoda. No tego po prostu nie wiem, jak zdobyć. Ale szkoda, nie? W sumie. Chyba tam mam jechać od razu, co nie? Tak. Mniej więcej. Dobrze? Tu mogłem zebrać, ale nie udałoby mi się tego zrobić teraz, więc odpuszczam. Na przykład już mam dwa takie trudne punkty do zdobycia. No to nie jest dobra informacja dla mnie. Turn around when it is safe to do so.
Calculating route. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn left. In 200 meters, turn right. Turn right. Kolejny poziom samochodem zdobyłem. Noise. Tam jeszcze potrzebuję. Tak, dobrze jadę? Tam jeszcze potrzebuję? Dokąd mnie prowadzi? Aż to mnie gdzieś tam prowadzi. Jezu, on miał mnie tam prowadzić. Kurde. Tu mnie miałeś prowadzić chyba, nie? Tam też jest jeden. Kurde, no dobra. Będziemy musieli wjechać w tą strefę. Ciekawe, czy mi pozwoli. Kurde, kolejny poziom zdobyty, wow. To nie jest pole golfowe, czym się wydaje. No, tak wygląda w sumie. Jezu, ile tych tablic nazbieraliśmy już. Jesus. Jest dom oczywiście darmowy, no ale z tego, że darmowy, skoro tak muszę go zdobyć i podjechać tam. I z tym, kiedy będę robił domy, to podjadę. Jesus. Na razie nie jestem zainteresowany. Nie ma po drodze żadnych innych znaków? Sorry, tu jest. Można go było zebrać, ale... Ale w sumie to nie. Jest okej. Horizon Arcade. Round one started. Bank those skills. Wstępy grupy. Sorry mordeczki, ja tu tylko przyjechałem, żeby wygrywać pawianka, spokojnie. Ja już się wycofuję, spokojnie, nie przejmujcie się niczym. In 200 meters, turn right. Rzeczywiście jest schowany w jakimś takim miejscóweczce małej. Okej, teraz dokąd? Tutaj. Aż dotąd w sumie. To będziemy kombinować już. Będzie tutaj? Będzie. Po prostu trochę dalej. It's drift run! In
100 meters, turn right. Ja dostaję naprawdę dalej te punkty za to, że jestem w arcade'zie, kiedy tego nie robię po prostu? Dobra. To teraz potrzebujemy aż dotąd jechać. Jak schowane. Ja robię to. Podoba mi się to, że jest tak pochowane czasem bardzo sprytnie. Aha, bo jak tu robię drift, to też się liczy. Nice. Każdy może dokładać się do driftu. Dobra, teraz dokąd my chcemy pojechać stąd? Możemy tu, a później w tą drugą stronę. I trochę tu podziałamy w sumie dzięki temu. Dobra, i teraz ten punkt. Jak tam do poziomu zostało? W sumie nie wiem. Pozostał czas 5 minut. Dobra, kolejny zebrany. Tu jest dużo ekspa. Weźmy, zbierzmy te 3 obok siebie, już będziemy mieć w głowie. Mam nadzieję, że to są te po 3000, ale podejrzewam, że po 1000 będą, skoro takie są w miejscu o zwykłym. Chyba, że są poukrywane rzeczywiście. Chyba widzę ten znak. Tysiąc, taki zwykły. No, 1000. In 100 meters, turn right. Jeszcze był jakiś. Tu był jeszcze. I tam jeszcze kolejny. Jest. To w tej grze można jeździć i jeździć. A dorzuciłem się do driftu znowu. 3 minuty zostały. O mój Boże.
Tam jest, dobra. No najpierw tam, tak? No najpierw tu, o tak. Najpierw tu po ekspika, później tam pojedziemy. Round two complete. Get to round three. Drift zone target acquired. It's time to get sideways. All right, kids. Fun's over. Traction control on. Back to work at the festival now. Unless, of course, you'd prefer to take another drift run? One drift zone, many drivers, as many drift points as you can tally. This is going to be fun. In 200 meters, turn left. Turn left. Nikogo z grupy nie ma w tym w okręgu. LOL. Recalculating route. Dobra, fast travel. Tu jeszcze XP jest. Dotąd już mogę pojechać. Mnie trochę dotąd lepiej byłoby pojechać. To mi więcej pomoże, tak szczerze. Ała! O nie, nie, nie. Trochę w prawo jeszcze? Jest, patrz, no. Round three, fail. Ah, bad luck. Hey, there'll be another one starting soon, if you want to go again. Hey, Stig, I just got a notification. What? Ready to pick an adventure. Na razie nie. Na razie nie rozdaję punktów. Turn left. A dobrze, kolejny poziom. Turn around when it is safe to do so. Kolejny poziom. Turn left. Dobra. Tab jest dużo zbitych. Jesus. Profeska. Następny rozdział przygody jest dostępny. No i nie chcę na razie przygody robić, więc na razie unikam tego. Tak, 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 tak. Aż tam by trzeba by pojechać. A jakby teraz najpierw właśnie, najpierw pojechać... Jakby najpierw pojechać w tą stronę? A może zakończymy ten odcinek. To wystarczy. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby
oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.